2 lipca, nowe przymierze we krwi Chrystusa. W wieczór Wielkiego Czwartku Jezus ustanawia nowy obrzęd, przez który Bóg zawiera wieczne przymierze z całą ludzkością. Z Ewangelii świętego Mateusza. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Refleksja. Odpowiedzią na grzech, który był wykroczeniem przeciw Bogu, jest Jezusowy dar ofiary pojednania. Jednakże Jezus nie ofiaruje tylko czegoś, ale samego siebie. On jest owym sługą pańskim, który dźwiga na ramionach ciężar grzechów całej ludzkości. On jest tym, który odkupił i pojednał ludzi z Bogiem, Ojcem, przez ofiarę swojego życia, ustanawiając w ten sposób nowe przymierze w swojej krwi, przymierze wieczne. Kiedyś na pustyni Synaj krew zwierząt przypieczętowała przymierze Jahwe z jego ludem. Teraz na krzyżu to krew Jezusa, ofiara doskonała, pieczętuje nowe przymierze między Bogiem a ludźmi, zapowiadane od dawna przez proroków. Jezus jest tym, który wypełnia misję zbawienia wszechświata. Jego życie zostało zniszczone dla dobra wszystkich, aby wszyscy zostali uwolnieni od tego, co rujnuje i niszczy życie. On ofiarował swoje życie, nie żądając nic w zamian, nie oczekując żadnej korzyści. W ten sposób Jezus zapoczątkowuje długą listę duchowych darów, które przez zatwardziałość ludzkiego serca i egoizm są niestety zbyt często niewykorzystywane. Obecność krwi Chrystusa pozostaje zawsze największym znakiem obecności miłości Bożej. Z komentarza świętego Jana Chryzostoma, biskupa, do listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, 11 do 23 wersety. Powiedz mi, czy nie dlatego Mojżesz skropił księgę przymierza i lud, że tamta krew i inne ryty były typem tej krwi przenajdroższej, zapowiedzianej już wtedy? A dlaczego uczynił to hizopem? Ponieważ będąc gęstym i miękkim, mógł zostać nasiąknięty krwią. A dlaczego woda? Również ona, aby symbolizowała oczyszczenie. I dlaczego wełna? Również ona, bo była używana, aby przechowywać krew. Widać tutaj, że krew i woda są tym samym i rzeczywiście chrzest jest symbolem jego męki. Tamte przedmioty nie sprawiały ani doskonałego oczyszczenia, ani doskonałego odpuszczenia grzechów. Tymczasem Chrystus mówi: to jest moja krew nowego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Te słowa Chrystusa, nasiączone krwią, w miejsce hizopu skrapiają wszystkich. Tutaj oczyszczenie jest duchowe, wchodzi głęboko w duszę i oczyszcza, ale nie w sposób prosty, skupiając ją tylko, ale wręcz jak źródło, które nawadnia nasze dusze. Prośby, dziękując Bogu, który
który w Chrystusie dał nam przebaczenie grzechów i nadzieję zbawienia, wznieśmy naszą modlitwę i wołajmy: ofiarujemy Ci, Ojcze, najdroższą krew Jezusa Chrystusa za przyjście Twojego Królestwa miłości na całej ziemi, za kapłanów i cały lud Boży. Ofiarujemy Ci, Ojcze, najdroższą krew Jezusa Chrystusa za wszystkich cierpiących. Ofiarujemy Ci, Ojcze, najdroższą krew Jezusa Chrystusa. Ty ustanowiłeś nowe i wieczne przymierze w swojej krwi przelanej za nas. Spraw, byśmy kierowani przykazaniem miłości pozostali wierni temu przymierzu. Ofiarujemy Ci, Ojcze, najdroższą krew Jezusa Chrystusa. Boże wieczny i wszechmogący, spraw, byśmy przylgnęli do Chrystusa, pośrednika nowego przymierza, i z wiarą uczestniczyli w ofierze ołtarza, gdzie odnawia się przelanie Jego krwi. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Krzyżu Chrystusa.